Ale są to konflikty na poziomie zupełnie innym niż muzyka, wiesz. Podkradamy sobie żony, wiesz, kanapki w czasie obiadu, piwo z baru. Ale tak naprawdę i poważnie to jest coś takiego, że mam bliską więź wszyscy i się bardzo rozumiemy, ale to wynika jak nie chciałbym też tu gloryfikować, wiesz. To jest jak każdy rodzący się kościół, wiesz, jest kościołem idealnym, wiesz, na początku. Jest to... Niepokoją mnie te sytuacje, kiedy tutaj próbuje się to jakoś uorganizować. To są takie próby z Gdańska, są takie próby właśnie pod płaszczykiem właśnie tych różnych haseł typu jazz i typu muzyka z mózgu, mimo że sami je jakby tworzymy, to grozi nam wtedy zaszufladkowanie. Ja jestem po prostu... propaguje po prostu wolność totalną i arytmia jest czymś takim. Nie jest free jazzem, co właśnie dlatego też na pierwszej płycie są utwory z pierwszego koncertu, gdzie przyjechałem, chłopcy mówią: słuchaj, tydzień temu był tutaj Tymon z Masłem i po prostu potem graliśmy fryty, nie chcemy grać fryty. Tak, bo oni grają jazz czasami i uważają, że istnieje druga strona, granie frytów. Ja przywiozłem moje partytury i graliśmy z tych partytur i nie był to fryt. Był to inny rodzaj interpretacji zapisu i to nie nutowego tylko i wyłącznie, ale też nutowego. Więc po prostu trzeba bardzo uważać na to, żeby nie dać się zaszufladkować. Jeżeli powiem, że jesteśmy inni, to będzie kolejny krok do tego, żeby się dać zaszufladkować. A tak nie jest. Nie jesteśmy inni i jesteśmy inni. Wiesz, mamy bardzo, bardzo, no co tam mówić, przyjaciół. Po prostu wiesz, teraz na przykład zagrałem na płycie Kazika, wiesz, wiele rzeczy. On zagrał u nas, ja zagrałem u niego, wiesz. Zgrałem kilka, nie, z Rokowcami mnóstwo koncertów. Grałem ze Świetlickim ostatnio, zagrałem, wiesz, cały koncert prawie, bas, klarnet. I jest to dla mnie tak samo działka. No, tak jak mówiłem, grałem, wiesz, na Jazz Baltica, gdzie graliśmy aranże Django Batesa, które były po gdzieś 50 stron, wiesz, nut dostałem, wiesz. I musiałem to w ciągu tygodnia opanować obok, wiesz, flecista Filharmonii Sztokholmskiej, Jan Bengtsson, wiesz, po prostu trzeba było to grać. I jakby, co nas różni? Może pewna fleksybilność, otwartość właśnie, że gitarzysta często jest tylko gitarzystą i szowinistą, powiedzmy, rockowym, wiesz. Ale to się zmienia, człowieku. Jest Kiński na przykład, który ma łeb otwarty jak sklep po prostu. To jest mnóstwo wspaniałej muzyki. Myślę, że, wiesz, że jest moment dziejowy, że to, ja to ciągle powtarzam z tym stanem, z początkiem wieku i ze Stanami Zjednoczonymi, ale to tak jest. Na początku tamtego wieku powstała najwspanialsza muzyka improwizowana XX wieku, jazz. Teraz powstaje nie jazz, bo on nie ma nic wspólnego z jazzem. Nie powstaje muzyka z mózgu, bo muzyka zawsze, wiesz, pochodziła jakby z ducha i nie tylko z mózgu. Także wiesz, to też nie jest tylko to. Jest to wszystko naraz, jest to wszystko esencja tego, czym jest koniec tego wieku. I po prostu my tą muzykę tworzymy. Też. Ale tworzymy z całą resztą. Oczywiście nie szanuję, nie uważam, wiesz, jak czytam, że Tool zrobił coś nowego. Fajna płyta, wiesz. Ale po prostu, cóż to nowego, chłopie, no Black Sabbath dla ubogich. Po prostu troszeczkę, wiesz, sampli, troszeczkę precyzyjniej przycięte sprawy. No ale to jest oczywiste, mamy komputery, mamy super obróbkę w studio cyfrową. Jakby nagrali tak jakby Sabbath, no to nagrali gorzej oczywiście. Właśnie tak robią polscy jazzmeni. Nagrywają jak Coltrane. No, to znaczy, że gorzej niż Coltrane, po prostu oczywiste, nie są Coltrane. Jak czytam u Berenta, którego też lubię książkę, że Zeifert nawet posunął dalej to, co grał Coltrane, to wiesz, to jest jakaś totalna głupota. Ale tym zajmują się właśnie krytycy, produkowaniem głupoty i tym zajmuje się, wiesz, produkcja totalna, która mówi o płycie, powiedzmy, Pet Shop Boys, że jest to muzyka. Jest to skrawek takiej publicystyki, wiesz, pedalskiej i po prostu klepania, trzepania dywanów, wiesz, nic więcej, super produkcja. Nie mówmy w tym wypadku o muzyce, której też mogę słuchać, wiesz, jadąc samochodem. Wiesz, nawet rzeczy, które są sprzedawane jako alternatywne, bardzo często są produkcją. Bardzo niewiele rzeczy się zdarza, które rzeczywiście zmierzają do tego, żeby same siebie odkryć, same siebie przepracować po prostu. Zjeść siebie samy. To jest dobre po prostu. Skompromitować się także, to też jest dobre. Ponieważ każdy eksperyment i każda wyprawa w nieznane powoduje to, że nie wiesz, na czym staniesz i możesz się poślizgnąć. Jeżeli komuś cały czas
idzie tylko, wiesz, w górę, to znaczy, że jest coś po prostu przekłamanego. Normalność, zwykłość jest drogą i trzeba ją przepracować, codzienność. Myślę, że trochę z tego ostatniego zdania jest powiedzmy w muzykach jazzowych, że każdy z nas musi dostać w łeb i po prostu zaczyna z tym pracować też na poziomie muzyki i energii, którą tworzy ta muzyka i że życie nie pozostaje obojętnym wobec muzyki i odwrotnie, muzyka nie pozostaje obojętną wobec życia i to różni tą muzykę od produkcji, wiesz, od rocka, który zawsze tak samo trzepie, wiesz, po łbie i od jazzu, który jest zawsze taki, wiesz, rozrzewniający, mówię o polskim jazzie, bo wiesz, na świecie jazz nie był określonym nurtem precyzyjnie, że tylko to albo tylko to, wiem, powstał cały free jazz, który był muzyką nie mającą nic wspólnego z Dixielandem, ale u nas jest jakaś tam szuflada i mówię też o tym, że jesteśmy gdzieś poza szufladą na razie, a właśnie to pytanie jest niebezpieczne, bo może nas zaszufladkować i odpowiedź na nie też, dlatego tak bardzo mąciłem, tak bardzo obiegałem to naokoło, żeby nie powiedzieć. To była bardzo poważna sprawa. To była taka przeglądówka tego co normalnie zagraliśmy, ponieważ mieliśmy świadomość dokumentacji w świadomości ludzkiej znacznie większej ilości ludzi tego co gramy. Poza tym był to dla mnie bardzo ważny dziejowy moment, ponieważ byłem, to było dzień później, dwa dni wcześniej miałem bardzo poważną operację i mogłem jej w ogóle nie przeżyć. Był dzień przerwy i kiedy byłem na ketaminie, następnego dnia wyszedłem ze szpitala i następnego dnia grałem koncert po prostu przed Fredem Fritem. Całe szczęście zawsze gram na siedząco, więc nie rozleciałem się, mogłem siedzieć i grałem. I na przykład miała miejsce taka sytuacja, że podczas pierwszego utworu, w którym był jeden dźwięk, było to pierwsze zadęcie, pierwszy oddech, pierwszy dźwięk, pierwszy utwór, pierwsza kompozycja, pierwszy koncert, jakby po śmierci, mogło mnie nie być. I był taki moment, kiedy zacząłem dąć i po prostu zasłabłem, a gram tam Silk Road Breathing, nie przerywam oddechu. I obsunąłem się z krzesła na kolano i pomyślałem sobie wtedy, Jezus, co za żenada, nie dosyć, że na scenie teatru, to taki spektakularka, gest, na kolanach chłopak upadł, ale trzeba przetrzymać, wiesz, i ma to taki sens medytacyjny, zacząłem skupiać się nad oddechem i dalej pojechałem. W tym momencie ktoś zrobił zdjęcie i to zdjęcie umieszczone pod płytą Out Out to Lunch, pod spodem, jak podniesiesz płytę, tego nie widać, ale tam jest zdjęcie, które nie jest jak bardzo ważne, wiesz, w sensie samego zdjęcia, estetyki tego i tak dalej. Bo tak dobieraliśmy na przykład zdjęcia w środku, które są bardzo zwykłe. A jest to zdjęcie bardzo ważne i dlatego też wydałem w ogóle później Out Out to Lunch, które było taką płytą, która powstawała i rodziła się na przestrzeni mojego bytu i niebytu właśnie. I postanowiłem wydać ją dokładnie w takiej formie, w jakiej jest. Nie ma tam jednej kropki, którą by ktoś postawił za nas. Po prostu jest to od A do Z muzyka nagrana przez nas samych, bez realizatora, zresztą tam jest takie małe story w środku płyty opisane. Zacytuję bliską mi osobę ostatnimi czasy, z którą dużo dobrej muzyki zrobiłem, że mózg nie jest w głowie. To jest z tekstu, który Kazik na miejscu wyimprowizował tutaj podczas naszej sesji z nim. Ja to tak przyjmuję. Jest to, wiesz, jest to dla mnie najważniejszy element mózgu, że jest to pewne zjawisko pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi i tutaj szukałbym źródeł powiedzenia, wiesz, powiedzeniem nazwijmy to, nie każdy, muzyka z mózgu. Nie tym, że kogoś się wyróżnia, jak mówiłeś, że dla ludzi inteligentnych czy myślących, fakt, pewni ludzie, którzy są ideologami, demagogami mózgu, czasami w kosmicznej takiej euforii, bądź też w swoim bydgoskim rozgoryczeniu tak mówią, ale wiesz, ja też atakuję dziennikarzy, dlatego że na przykład często nie skupiają się nad istotą rzeczy. Jest to tylko kwestia tego, że chcą albo coś tym uzyskać, albo chcą zarobić pieniądze. Tymczasem ich rola jest taka, żeby w ogóle nie istnieli, gdyby nas nie było, nikomu nie byliby potrzebni, nie mieliby co robić. Także niech
spierdalają na drzewo po prostu ze swoją pracą, bo jest to mało interesujące naprawdę, co robią w Polsce krytycy. I niech wezmą lepiej do ręki Downbeat, gdzie zjawiska typu Steve Lacy, który od lat nie jest żadną komercyjną gwiazdą, zajmuje pierwsze miejsce w kategorii sopranu, gdzie zauważa się Charlesa Gayle, który po prostu jest petardą saksofonu i w Polsce chyba nie miałby, wiesz, czego szukać, a się zauważa, że na przykład zagrał jako gość u Mareya, jest, wiesz, saksofonistą lepszym nawet od Davida Mareya, który jest znowu wspaniały. Wiesz, uważa się na to, co się dzieje, uważa się na nową muzykę, słucha się jej. Wiesz, ja zauważyłem, na przykład grałem rok temu na Jazz Baltica w zespole Django Batesa, który jest z zespołu Earthwork, tam Brafforda, czy King Crimson i tak dalej. Jest to człowiek, który jest nominowany do Jazzpar, czyli muzycznego Nobla, już drugi rok. W zeszłym roku dostała to Gary Allen. I grałem w bandzie, który był nazwany na przykład tam, że jest to, powiedzmy, 18 czy 19 było najlepszych muzyków w Europie. Po czym w Jazz Forum nie ukazała się nawet minimalna notka, wiesz, na ten temat. Tymczasem w tym roku znowu był Tomek Stańko, przeciwko któremu dnia, i był, wiesz, potężny artykuł. I dwa lata temu był, i tam Jarek Śmietana zawitał, wiesz. Jarek nawet pisze sam swoje recenzje, wiesz, po prostu. Przepraszam, źle powiedziałem, bo może się obrazić. Pisze na temat swojej trasy, na przykład, że była wspaniała list i zdjęcie tam. Wiesz, to jest okej. Możemy sobie takie gazety porobić, tylko nie uzurpujmy sobie prawa do tworzenia w ten sposób jakby krytycznego obrazu danej muzyki, bo to nie jest krytyczny obraz. To jest obraz po prostu kumoterski i obraz koneksyjny, prawda? Więc zajechałem, wiesz, jak w jakiś inny pociąg po prostu. A propos mózgu, jest tak, że właśnie takie rozmowy i takie spotkania, z których, wiesz, jak dzisiaj przyjechali ci Anglicy i na pewno skończy się to graniem, wiesz, i już były rozmowy, wiesz, i wzajemne inspiracje, to jest mózg. Wiesz, to miejsce, jako miejsce, mogło przestać istnieć. Co je charakteryzuje, to też w piosence zaśpiewał Kazik, że spod podłogi energii czuć zapach. No, po prostu w studio gównem strasznie śmierdziało, wiesz, szambo wybijało tam w studio. Więc tutaj nie możemy gloryfikować miejsca, bo to jest tak, jakbyśmy gloryfikowali jedynie i wyłącznie ciało, wiesz. Tutaj najważniejszym elementem jest po prostu duch, który powoduje, że takie rzeczy tu mogą powstawać, wiesz. I praca Jacka i Sławka jest po prostu kolosalną pracą, której na przykład ja bym się nie podjął. To jest potworny talent i potworny obowiązek, żeby coś takiego trzymać. I oni to robią często za cenę swojego życia, zdrowia, czasami muzyki, ale pracujemy nad tym na przykład w grupie Arrhythmic Brain, żeby tą muzykę właśnie mózgową jakby gloryfikować, szukaj ci w tym, jakim jesteśmy, czyli grać wszystko, co jest możliwe, żeby zagrać, grać wszystko, co najlepiej umiem zagrać i grać całość muzyki, nie tylko, powiedzmy, jakiś schemat, którym jest progresja akordowa i jazz, albo schemat, którym jest granie tylko z nut, albo schemat, którym jest granie tylko bitów na cztery. Czyli wymieniam tu wszystkie główne gałęzie jak muzyczne, do których niektórzy się ograniczają jako do jedynej prawdziwej drogi. No. Wcześniej druga płyta, Out Out to Lunch, jakżeście rozmawiali z Jackiem i ze Sławkiem, teraz to leci, zdaje się, Bishops for the Poor, to będzie koncert, tak. Tak, a tam to, no, to w zasadzie. Czy, wiesz, jest to diametralnie różna koncepcja płyty jakby, ale po prostu tak, płyta A jest jakby kalejdoskopem, w którym są bardzo, bardzo różne opcje przedstawione, możliwości po prostu arytmik. I była to płyta po prostu pierwsza, mało kto tak robi, była to pierwsza płyta i była to płyta koncertowa, ponieważ autentyczność tej muzyki mierzy się miarą komunikacji pomiędzy muzykami, miarą komunikacji ze słuchaczem i to jest chyba jeden z najważniejszych elementów tej muzyki, stąd jakby cały, nazwijmy to nawet kult arytmii u mnie, ponieważ jest to ta strona muzyki, której nie badano przez całe lata. Szkoły uczą tylko tego, jak grać, żeby nie popełnić błędu, ale wiadomo, że akceptacja błędu i pokochanie go, miłość prowadzi do zbawienia po prostu. I tak też w muzyce można to zrealizować, akceptując to, co uważane było za błąd, za przesunięcie, za nierówność, odkrywam zupełnie nowe światy. I
dokładną analizą tego i perfekcyjnym pokazaniem tego jest płyta Out Out to Lunch. To jest jakby szczyt arytmii pokazany na bazie, powiedzmy, formuły zespołu jazzowego, o co nas ciągle posądza się tylko i jedynie poprzez brzmienie, ponieważ my nie korzystamy z dorobku jazzu w żaden sposób podczas komponowania ani podczas grania. Jedynie korzystamy z jazzu jako inspiracji wielkich mistrzów, ale to też nie tylko jazz, to klasyka, to po prostu rock od początku swojego istnienia i fascynacje z nas każdy ma inne w tej globalnej wiosce, w której siedzimy. Jest to naprawdę sprawa otwarta i trudno powiedzieć, żeby ktoś z nas specjalnie słuchał jazzu, po prostu Out Out to Lunch jest oddaniem jakby czci naszym, powiedzmy, jazzowym ojcom, ale nic więcej, jakby nie gramy ich muzyki, bo oni tego wcale nie pragnęli, oni dla nas pragnęli naszej własnej drogi i jak pokazali to, że bycie indywidualnością jest po prostu i bycie sobą jest najistotniejszą sprawą, to jest jedyny przekaz z jazzu, który istnieje w tej muzyce, plus brzmienie, które może się też kojarzyć ze współczesną kameralistyką. Jest to kolejna rzecz po A była A, a tutaj jest Out, Out to Lunch, czyli dwa razy A. Trzecia płyta będzie miała, wiesz, na podczas premiery płyty A, Jaku nam życzył płyty do Z. Wtedy postanowiłem, że nie spełnię jego życzenia, ale go zaskoczę, jak zawsze. I trzecia płyta na przykład będzie nosiła tytuł Rozmowy z Katem. Ale no, trzeba by napisać, to jest S, tak, ale nie jako jedno słowo, czyli jest tam wieloznaczność duża, bo jest też Diskettes from 60s, na przykład te koty 60-tych w jednym z tekstów Kur. I do tego też nawiązuje, że rozmowy z kotem, z katem, wiesz, mnóstwo kontekstów. Jednocześnie podtytuł tego będzie A, lewy jazz, czyli pojawia się konsekwencja jakby trzeciej płyty. Tutaj Out Out to Lunch to jest... Pierwsza płyta, no cóż o niej można powiedzieć, tam są bardzo różne opcje. Jest także akceptacja rytmu jako jednej z paralel, czy też jednej z opcji arytmii. To nie arytmia dla mnie jest opcją rytmu, a rytm jest i metrum jest jedną z opcji arytmii, nie? Bo my wychodzimy jakby z szerszego świata, w takim razie pochłaniamy to, co było. I A pokazuje różne wersje, są tam utwory, które są wręcz, powiedzmy, hiciakowate i po prostu to też jest ta sfera muzyki, którą ja akceptuję. Po prostu podczas moich na przykład występów i muzyki do dyfuzji uzyskałem coś takiego, że zaakceptowałem muzaka, z którym na przykład walczył Lutosławski w środkach masowego przekazu i w czym masowego bycia. Ja na przykład robię tak, że już parę razy mi się udało zlikwidować ocenę publiczności. To znaczy, kończę koncert tak, że w zasadzie jeden z elementów tematu pozostaje w jakimś motywie ciągle obecny przy pomocy przekształcenia go z muzyki improwizowanej, granej w element muzyki mechanicznej. Czyli jest to powielane albo na samplu, albo na taśmie, albo na kompakcie, zależy na jakim medium to chwycimy. I rozumiesz, to zostaje, ludzie są zupełnie zdezorientowani i czasami siedzą po 20 minut, pół godziny dłużej i pozbawiają się tego elementu oceny. To znaczy, udowadniam im, że ich ocena nie ma żadnego znaczenia, ani żadnego sensu, ponieważ ich ocena nie wpływa na muzykę i jest to jakby inna dziedzina sztuki. Ich wyrażanie ekspresji to jest coś, co dla mnie bardziej wiąże się z tańcem, z aktorstwem i tak dalej. Nie ma to nic wspólnego z tym, co ja robiłem przed chwilą. Podobnie jak to jest z krytykami, z którymi walczę, oni tworzą inną sztukę, oni tworzą literaturę, tworzą coś, co nie ma żadnego związku z muzyką, ponieważ muzyka jest tylko wtedy, kiedy jest grana. Kiedy indziej jej nie ma. Obydwie rzeczy musiałyby występować równocześnie, czyli taki gość, który źle o nas pisze, niejaki Schumacher, tutaj z Bydgoszczy, nie wiem, chce sobie zrobić chyba oblicze mocnego dziennikarza. Szkoda, że źle nie pisze o namyśle i o innych, tylko o nas, to zawsze łatwiej, nie? W ten sposób chyba go drukują w Jazz Forum, dzięki jego arogancji. No i cóż, gdyby on z nami wystąpił na scenie i równocześnie swoje uwagi mówił do naszego grania, zaakceptowałbym to i mam zamiar mu to zaproponować, szczególnie kiedy będziemy mieli zagrać na Jazz Jamboree. Wtedy zaproszę go, wiesz, na scenę i będziemy krapować swoje żygi, jeśli go będzie na to stać, będzie miał na tyle personalnej odwagi. Osoby ostatnimi czasy, z którą dużo dobrej muzyki zrobiłem, że mózg nie jest w głowie. To jest z tekstu, który Kaś na miejscu wyimprowizował tutaj podczas naszej sesji z nim.
ja to tak przyjmuję. Ja to tak przyjmuję, jest to, wiesz, jest to dla mnie najważniejszy element mózgu, że jest to pewne zjawisko pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi i tutaj szukałbym źródeł powiedzenia, wiesz, powiedzeniem nazwijmy to, nie hasłem, muzyka z mózgu. Nie tym, że kogoś się wyróżnia, jak mówiłeś, że dla ludzi inteligentnych czy myślących, fakt. Pewni ludzie, którzy są ideologami, demagogami mózgu, czasami w kosmicznej takiej euforii, bądź też w swoim bydgoskim rozgoryczeniu tak mówią, ale wiesz, ja też atakuję dziennikarzy, dlatego że na przykład często nie skupiają się nad istotą rzeczy. Jest to tylko kwestia tego, że chcą albo coś tym uzyskać, albo chcą zarobić pieniądze. Tymczasem ich rola jest taka, żeby w ogóle nie istnieli, gdyby nas nie było. Nikomu nie byliby potrzebni, nie mieliby co robić. Także niech spierdalają na drzewo po prostu ze swoją pracą, bo jest to mało interesujące naprawdę, co robią w Polsce krytycy. I niech wezmą lepiej do ręki Downbeat, gdzie zjawiska typu Steve Lacy, który od lat nie jest żadną komercyjną gwiazdą, zajmuje pierwsze miejsce w kategorii sopranu, gdzie zauważa się Charlesa Gayle, który po prostu jest petardą saksofonu i w Polsce chyba nie miałby, wiesz, czego szukać, a się zauważa, że na przykład zagrał jako gość u Mareya, jest, wiesz, saksofonistą lepszym nawet od Davida Mareya, który jest znowu wspaniający. Wiesz, uważa się na to, co się dzieje, uważa się na nową muzykę, słucha się jej. Wiesz, ja zauważyłem, na przykład grałem rok temu na Jazz Baltica w zespole Django Batesa, który jest z zespołu Earthwork, tam Brafforda, czy King Crimson i tak dalej. Jest to człowiek, który jest nominowany do Jaspar, czyli muzycznego Nobla, już drugi rok. W zeszłym roku dostała to Gary Allen. I grałem w bandzie, który był nazwany na przykład tam, że jest to powiedzmy 18 czy 19 było najlepszych muzyków w Europie. Po czym w Jazz Forum nie ukazała się nawet minimalna notka, wiesz, na ten temat. Tymczasem w tym roku znowu był Tomek Stańko, przeciwko któremu nic nie ma. I był, wiesz, potężny artykuł. I dwa lata temu był i tam Jarek Śmietana zawitał, wiesz. Jarek nawet pisze sam swoje recenzje, wiesz, po prostu, przepraszam, źle powiedziałem, bo może się obrazić. Pisze na temat swojej trasy na przykład, że była wspaniała, list i zdjęcie tam, wiesz, to jest okej. Możemy sobie takie gazety porobić, tylko nie uzurpujmy sobie prawa do tworzenia w ten sposób jakby krytycznego obrazu danej muzyki, bo to nie jest krytyczny obraz, to jest obraz po prostu kumoterski i obraz koneksyjny, prawda? Więc zajechałem, wiesz, w jakiś inny pociąg po prostu. A propos mózgu, jest tak, że właśnie takie rozmowy i takie spotkania, z których, wiesz, jak dzisiaj przyjechali ci Anglicy i na pewno skończy się to graniem i, wiesz, i już były rozmowy, wiesz, i wzajemne inspiracje, to jest mózg. Wiesz, to miejsce jako miejsce mogłoby przestać istnieć. Co je charakteryzuje, to też w piosence zaśpiewał Kazik, że spod podłogi energii czuć zapach. Po prostu w studio gównem strasznie śmierdziało, wiesz, szambo wybijało nam w studio. Więc tutaj nie możemy gloryfikować miejsca, bo to jest tak, jakbyśmy gloryfikowali jedynie i wyłącznie ciało, wiesz. Tutaj najważniejszym elementem jest po prostu duch, który powoduje, że takie rzeczy tu mogą powstawać, wiesz. I praca Jacka i Sławka jest po prostu kolosalną pracą, której na przykład ja bym się nie podjął. To jest potworny talent i potworny obowiązek, żeby coś takiego trzymać. I oni to robią często za cenę swojego życia, zdrowia, czasami muzyki, ale pracujemy nad tym na przykład w grupie Arrhythmic Brain, żeby tą muzykę właśnie mózgową jakby gloryfikować, szukaj ci w tym, jakim jesteśmy, czyli grać wszystko, co jest możliwe, żeby zagrać, grać wszystko, co najlepiej umiem zagrać i grać całość muzyki, nie tylko powiedzmy jakiś schemat, którym jest progresja akordowa i jazz, albo schemat, którym jest granie tylko z nut, albo schemat, którym jest granie tylko bitów na cztery. Czyli wymienię tu wszystkie główne gałęzie jakby muzyczne, do których niektórzy się ograniczają jako do jedynej prawdziwej drogi. Jakie psychiczne czy... Na pewno niczym się nie różnimy, bo jesteśmy też chujami i też często mamy między sobą konflikty ale są to konflikty na poziomie zupełnie innym niż muzyka, wiesz. Podkradamy sobie żony, wiesz, kanapki w czasie obiadu, piwo z baru.
ale tak naprawdę i poważnie to jest coś takiego, że mam bliską więź wszyscy i się bardzo rozumiemy, ale to wynika jak nie chciałbym też tu gloryfikować, wiesz. To jest jak każdy rodzący się kościół, wiesz, jest kościołem idealnym, wiesz, na początku i jest to... Niepokoją mnie te sytuacje, kiedy tutaj próbuje się to jakoś uorganizować. To są takie próby z Gdańska, są takie próby właśnie pod płaszczykiem właśnie tych różnych haseł typu jazz i typu muzyka z mózgu, mimo że sami je jakby tworzymy, to grozi nam wtedy zaszufladkowanie. Ja jestem po prostu... propaguje po prostu wolność totalną i arytmia jest czymś takim i nie jest free jazzem, co właśnie dlatego też na pierwszej płycie są utwory z pierwszego koncertu, gdzie przyjechałem, chłopcy mówią: słuchaj, tydzień temu był tutaj Tymon z Masłem i po prostu potem graliśmy fryty, nie chcemy grać fryty. Tak, bo oni grają jazz czasami i uważają, że istnieje druga strona, granie frytów. Ja przywiozłem moje partytury i graliśmy z tych partytur i nie był to fryt. Był to inny rodzaj interpretacji zapisu i to nie nutowego tylko i wyłącznie, ale też nutowego. Więc po prostu trzeba bardzo uważać.